Mur przebiegał przez ulicę Muranowską, więc po drugiej stronie już było getto i patrzyłem często na dom przeciwległy, ale nikogo tam nie było widać za firankami, tylko czasem butelkę mleka na oknie. No potem się dowiedziałem, że Żydom nie wolno było podchodzić do okna. Prawda, a nad samej tej Muranowskiej jakiś mały ruch był po tamtej stronie, także niewiele widziałem, a jak wybuchło powstanie w getcie, to matka wywiozła mnie na wieś do swojej przyjaciółki w tejże właśnie Dąbrowie Zduńskiej koło Łowicza, także powstania też, aha, pyta pani o getto, nie coś, cośkolwiek widziałem. Raz widziałem, jak z naszej bramy przy Muranowskiej 2 przerzucane były jakieś tam produkty w workach na drugą stronę muru. Tam był taki dom pod filarami, który jeszcze w latach 70. stał częścią, trochę tylko był zburzony i spod tych filarów wybiegał facet i co chwilę i rzucał worek na drugą stronę. Widocznie tam była obstawa. Poza tym słyszałem, kiedyś mi mama powiedziała, że parę domów dalej, z jednego z domów wykryto podkop do getta. To się zgadza z tym, co pisał Jan Karski w swoich wspomnieniach, że z Muranowskiej przeszedł do getta popatrzeć, co tam się dzieje. No i widział bez porównania więcej ode mnie.